Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Italian Rise 22. Mapa została stworzona przez TDA Team, pojemność mapy 579,56 MB, została wydana 12 grudnia 2023 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na poziomie łatwym 1479, na poziomie średnim trudnym 1410. Jest to dość ciekawa mapa. Myślę, kojarzę, że była wydana na FS19 i została tutaj troszeczkę potrasowana oraz rozbudowana. A tutaj, jak widać, tak wygląda cała mapa. A na FS19 było tylko połowę z tego, co kojarzę. A dlaczego kojarzę? Ponieważ była to jedyna mapa, gdzie można było zalewać pola. Zalewać pola wodą, ponieważ tu się uprawia ryż. Także tu jest dodatkowa uprawa ryż i jest to coś ciekawego w sumie. Coś innego niż normalne uprawy. Także mapa może być dość interesująca. Na poziomie łatwym zaczynamy z sektorem numer 1 oraz 33. Sektor numer 1 posiada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pól. Także te pola należą do graczy na poziomie łatwym, jak i również tutaj zahacza o młyn. Także młyn też będzie należeć do gracza na poziomie łatwym. A tak poza tym nic więcej tutaj nie ma. Jeden mankament właśnie tej mapy jest taki, że tutaj nie kupuje się polami ziemi, tylko sektorami. Także tutaj mamy sektor numer 6. Na ten sektor numer 6 składają się 4 pola i ten sektor kosztuje 353. W sumie jest 4,07 hektara na tym sektorze pól. Tutaj mamy troszeczkę większy sektor. Tu jest 10,98 hektara i to jest za 806 tysięcy, no prawie 807. Tu jest trochę mniejszy sektor za 258, to jest 3,88 hektarów. Tu jest za 504 tysiące. Tutaj sektor jest za 277. No tak, jak widzicie, jest to różnie rozdzielone. Obrzeże nie da się kupić. Są tereny, których również się nie da kupić w środku i nie tylko. Są farmy dodatkowe, gdzie się dokonuje zakupu, jeśli chcemy grać z przyjaciółmi lub mieć więcej farm. Także no, mapa jest nawet dość ciekawie skonstruowana. Wygląda dość przyjemnie. Jeśli chodzi o kalendarz, to jest dostosowany do tej mapy i tak jak mówiłem, mamy tutaj oprócz ryżu jeszcze dodatkową uprawę forage mais z kukurydzy. To jest specjalna kukurydza. Do niej zaraz jak to było? Jeśli wejdziemy sobie siewniki punktowe. No jest, w siewnikach punktowych jest ta dodatkowa uprawa, jak widać przedostatnia od lewej strony. Ta sama ikona co kukurydza, aczkolwiek to jest tylko na sieczkę. No i urządzenie, które będzie to kosiło, to jest przystawka do sieczki. Także jeśli sobie tutaj zajrzymy, to powinna być, jest ikona tutaj dodatkowa, ostatnia, właśnie ta uprawa. A jeśli chodzi o ryż to będzie zwykły header. Cztery rodzaje ryżu, jak widać na ikonce. I siewnik będzie zwykły, jak widać. Dodatkowo cztery ryżu są tu dorzucone ikony, także tak wygląda, jeśli chodzi o tą kwestię dodatkowych upraw. Zwierząt nie ma na początku, kontrakty są dostępne. No i czy mamy jakieś... A, produkcja. No to jest właśnie ten młyn, który tam jest na tym terenie. Także tutaj jest dość sporo tego, ponieważ dochodzą te cztery ryże. Ale tak czy inaczej, jeśli przywieziemy je do młyna, to będzie to zwykła mąka, nie będzie to mąka ryżowa, także
Tak to wygląda, tak to zaprojektowali. Znajdziek nie ma. No i tyle. I jeszcze jeden mankament jest. Jeśli zaczynamy od średniego i trudnego, no to jest tu problem. Prawdopodobnie będzie update, więc rekomenduję, żeby sobie zacząć przed update'em, jeśli nie będzie jeszcze update'u, zacząć sobie tu rozgrywkę na poziomie łatwym. Ponieważ jest problem z jednym z silosem tutaj na głównej farmie i jest po prostu dziura, więc może być no nieciekawie. Także polecam zacząć od poziomu łatwego tu na tej rozgrywce, na tej mapie. Jak widać, cienie czy też światło jest troszeczkę inne niż na mapach. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że taki klimat tu jest i specjalnie zostało to zrobione. O, widać nawet samoloty latają, pasażerskie. Czy jest to jakiś problem, który też będzie rozwiązany update'em. W każdym razie cienie i to światło jest takie... Światło jaskrawe, cienie za ciemne, o tak powiem. Na farmie znajdziemy sobie dużo tutaj sprzętu, który jest porozstawiany po różnych kątach. Te drzwi, które tutaj widzicie, one się fajnie otwierają. Tak inaczej. Bardzo ciekawie. I tak jak mówiłem, sprzęt jest porozsiewany tu po całej farmie. Tutaj mamy resztę rzeczy. Mamy traktor, który jest od modera. Także przy ściąganiu mapy ściągają się również mody, jest ich kilka, między innymi właśnie jest ten traktor jest po to, aby mieć te specjalne koła właśnie do uprawy ryżu. Tutaj mamy opryskiwacz, tutaj kolejne traktory, tu kolejne miejsce na garaż. Czyli tu jest warsztat, w którym sobie dostosujemy sprzęt, zmodyfikujemy. Tu jest The Silos właśnie, ten, o którym mówiłem. Także zamiast tej kratki jest jedna wielka dziura. No, to nie wygląda zbyt ciekawie wtedy, na poziomie średnim i trudnym. Tu jest kombajn z dwoma headerami od razu. No i jeszcze jest... Teraz tu coś jeszcze powinno być. A, to jest ten silos. Tu jest pobór wody, to jest hydrant. To jest zaplecze, gdzie możemy sobie umyć sprzęt. No, tak to wygląda właśnie farma. Jeszcze zerkniemy sobie z trybu budowy, jak to wygląda z góry. O! Dość przyjemnie to jest rozwiązane. Fajnie, dużo miejsca jest tutaj. Też również podoba mi się fajnie rozwiązany tutaj system jest. Ogródka. O, wody nie ma. Brakło wody. Coś. Tylko tak nie było ostatnio. Okej. Okay. Także to już jest lewitujące ten. A to w ogóle to jakoś dziwnie wygląda. Nie wiem, tak to nie wyglądało w każdym razie. Zdecydowanie będzie potrzebny update. Na tej mapie nie ma legowiska. Tu trzeba sobie postawić legowisko w swoim zakresie. Jak kto woli. A my się wybieramy w podróż po mapie, także jedziemy się przejechać, zobaczyć jak ten teren wygląda. Jak mówiłem, jest dużo pracy włożone w tą mapę, także jest ciekawie zrobione. Widzicie, są tutaj rowy, to wszystko można sobie pozalewać. Nie jest to konieczne, żeby była woda na tym, na polu, żeby ryż rósł. Jest to dodatek wizualny. Ale powiem wam, że no, jest ciekawy w każdym razie. Fajnie to wygląda. Tu mamy
jedną z farm, którą możemy zakupić. Nie można jej otworzyć, ponieważ nie należy do nas. Także wchodzimy sobie w mapę. No i tutaj, jak widzicie, jest plac, na którym są zwierzęta. On kosztuje 89 tysięcy. Jak sobie zakupimy, proszę. I teraz już powinno się dać otworzyć. No, brama, otwórz się. No, brama jest otwarta. Można wjechać spokojnie. Tu ten teren jest typowo pod krowy. Także tutaj zmieścimy 200 krów. No i jest jeszcze tutaj kolejny mod, który jest ściągany automatycznie przy ściągnięciu tej mapy. To jest właśnie to, to jest do przenoszenia bel. Podpina się do traktora i ten wozi się to za traktorem. Można później bele przesuwać. Trzy bramy są wjazdowe do tego. Tutaj mamy pobór wody również. Także tak wygląda tutaj to miejsce, jeśli chodzi o krowę. Teraz sobie pojedziemy w kolejne miejsce. Zobaczymy sobie teraz na ten młyn. Tu jest zaplecze właśnie tej farmy, na której zaczęliśmy, a tu jest właśnie młyn, który będzie nam robił mąkę z standardowego, jak i również z ryżu, który jest tutaj dostępny na tej mapie. Też fajnie to wszystko wygląda. Cyk, wchodzimy tutaj, mamy ryż. Mamy ryż, no i mąkę. Mąkę, no i ziarna robi. Z ziaren robi się mąkę. Się zakręciłem. Są tu również dodatkowe ikony, które będą do wykorzystania, kiedy uruchomimy system wodny. Tu na tej mapie. System wodny się uruchamia osobno, bo jest to związane z tym, że gracz ma wybór. Może sobie grać z tym systemem wodnym lub bez. Tutaj mamy punkty, gdzie znajduje się handlarz zwierzętami. Także fajnie klimatycznie to wygląda. Ciekawa propozycja, jak i również tutaj. Co tu mamy? Jest tu skup? Nie widzę tu skupu. Nie, jest tylko handel zwierzętami. Może miał być skup, bo tutaj jest zaznaczony jakiś teren. Także nie wiadomo. Dobra, idziemy dalej. Teraz idziemy bardziej na północ mapy. Fajnie wyglądają te drzewa. Ciekawe, czy je można ścinać. Tutaj mamy znak zakaz wjazdu. Ale możemy otworzyć i wjechać bez problemu. Teraz tak. Tu. Dobra. Idziemy teraz w to miejsce. Tu, jak widać, dużo właśnie jest tych, jak to powiedzieć, takich małych tam, bo to możemy sobie zablokować wodę, gdzie ma płynąć, gdzie nie. Co to jest? Nie da się wejść. Fajny teren, a statyczne, nie da się wjechać. To jest obrzeże mapy chyba, czy nawet jest poza zasięgiem naszym niestety. Dobra, w takim razie nie. Myślałem, że to jest jeszcze jedna farma, ale się pomyliłem. Jak widać, dużo pól jest takich podzielonych, małych, dużych, także tutaj będzie można sobie powybierać, który sektor sobie kupić, który będzie najbardziej odpowiedni. Jeśli chodzi o teren, jest raczej płaski, więc wymagania sprzętowe nie będą jakieś wielkie. No i tutaj mamy farmę, którą możemy sobie zakupić i wykorzystać. Także jest zamknięta. Wchodzimy na mapę.
Czyli tak, stąd od farmy przejechaliśmy sobie tutaj zobaczyć krowy, później młyn, handlarz zwierzętami do góry, tu w tą stronę żeśmy pojechali. No i ten teren kosztuje 100 tysięcy. Jak sobie zakupiłem, pojawiają się dwa znaczki. Jeden jest od silosu, a drugi jest od warsztatu, także też ładny teren, fajnie zrobiona, dopracowana farma, dużo miejsca do chowania. Pobór wody. Także przyjemny teren jest. Można sobie wybrać, od którego chce się zacząć. Jak mówiłem wcześniej, nie ma farmhouse'ów, także to trzeba sobie tutaj wszystko poustawiać. No i dobra, teraz pojedziemy sobie bardziej na południe lub w środek mapy. Nie wiem, ale naprawdę tak inaczej się prezentują te drzewa. Tak okazale, ale za bardzo równo są, jak dla mnie, ale i tak ładnie to wygląda. Tutaj mamy ciekawy teren. Jest to teren, który możemy sobie zakupić. O, Eksa to wygląda fajnie, taki opuszczony. Ten teren możemy sobie zakupić, aczkolwiek nie wejdziemy do niego. Zaraz wam pokażę. Czyli stąd pojechaliśmy całkiem w dół. Jesteśmy w tym terenie. No i ten cały sektor kosztuje 264. Tak jak sobie go kupimy. Już należy do nas. I teraz słuchajcie. Niby się furtka otwierała, ale nie da się. I tak samo jest. Zaraz zobaczycie. Ikona. Zamknij bramę. Brama się zamyka, jest dźwięk i otwórz bramę, ale nic nie działa. Także to może być kolejny powód do update'u. Zobaczymy, jak wygląda z góry. No. Chyba, że specjalnie jest tak zrobione, że się nie da tutaj wejść. Ale teren fajny jest. Można było tu fajnie go zagospodarować. Nie wiem jak. No tu jeszcze jest kościół, tu jeszcze jest brama, ale może być ten sam problem. Pan przejdzie? Też nie może przejść. Dobra. Jest totalna blokada. Okej. Może tak miało być. No i stąd teraz sobie śmigniemy. Raz tu w dół. Muszę zerknąć na mapę. Bo jeszcze zabłądzę i będzie problem. Tu do samego dołu, dobra. A nie, tutaj jeszcze musimy. Nie, to nie ma. Tutaj. Dobra, czyli tu jedziemy do samego dołu. Dalej na południe mapy. Musimy się udać. Dużo rowów. Coś jak w Holandii. Tylko, że to są Włochy. Ciekawe, czy we Włoszech jest aż tak dużo miejsca takiego do hodowli ryżu. Dla mnie ryż zawsze się kojarzył z tym. Gdzie tu się przejeżdżało? Trzeba tam koło jechać? Nie wydaje mi się. Musiała być też taka droga, żeby można było tu przejechać. Nie ma, żeby to. Aha, tamtędy trzeba było jechać, dobra. Ja myślałem, że tu się da wjechać od góry, ale tu jest zabudowane. Dobra. Zazwyczaj kojarzyło mi się to z Azją, prawda? W Azji hodowla ryżu i w ogóle w dużych ilościach, ale nie Włochy. Włochy to bardziej oliwki, wina, winnice, takie typu rzeczy. No i tutaj po lewej stronie mamy biogazownię. Jest to mod, który jest ściągany również automatycznie podczas ściągania mapy. I to jest pakiet modułowy. No i ten teren. Już zaraz.
Można otworzyć. No nie można, bo trzeba go zakupić. Także to my się znajdujemy tu. Teren kosztuje 173 tysiące. Jak teren sobie kupiłem, bramę można otworzyć, można sobie wjechać. Plac jest duży, spory. No i mamy biogazownię, która jest tutaj, jak widać, dość rozbudowana. Jest to właśnie system odłowy, także można się tym pobawić tak na większą skalę, że tak powiem. A jeśli Wam się spodoba, to można ten zestaw wykorzystać na innej mapie, bo można sobie ściągnąć lub ściągnąć tę mapę i będzie ściągnięty. Teraz od tak. Fajny traktor. Klasa. No i teraz jedziemy na kolejne miejsce. My mamy taki placyk. Tutaj wjazd. I tu mamy skup w tamtym miejscu. Także cały budynek, cały ten teren to jest jeden skup. A my jedziemy sobie dalej. Tutaj w zabudowie, między budynkami, mamy kolejny punkcik. Sobie zaraz skręcimy, wjedziemy, zobaczymy. No i tym punkcikiem jest właśnie to, co mówiłem. Tutaj się właśnie uruchamia system wodny. Także jeśli sobie podejdziemy tutaj, zaraz włączę sobie tylko tu i mamy Water Central Level Up and Up to Allow Recifield Irrigation. Także kółko naciskamy i woda się powinna pojawiać na polu. Zaraz, o, już jest w rowie woda. No a później sobie jeździmy i zalewamy sobie pola tam, które chcemy właśnie. Gdzie przy niektórych polach były te niebieskie dyski, to właśnie było to. Dobra, tu mamy mieścinkę. Fajnie wygląda. Widać, że jest dopracowana. Dużo terenu. Jest ich boisko również. Waga miejska. I tutaj po prawej stronie mamy kolejny punkcik. Jest to skup. Stąd sobie śmigniemy dalej prosto pod drogą. No i tutaj mamy główny sklep. Gdzie sobie kupimy, naprawimy, zmodyfikujemy rzeczy, sprzęty. No dość obszerny jest ten sklep, aczkolwiek te bramki mogą troszeczkę, no, jak to się mówi, ograniczać troszkę. Nie wiem, co się stało ze znacznikiem od warsztatu, bo na ziemi są, ale nie ma tego niebieskiego tutaj. Także tu jest jeden, gdzie jest od zakupów, tutaj jest od przebierania się. No, a nie ma tego od warsztatu, także może jest jakaś pomyłka albo coś. Zerknijmy sobie na mapę. Także od biogazowni pojechaliśmy sobie tutaj. Tu był skup jeden, taki duży, olbrzymi. Tutaj uruchamianie systemu wodnego, nawadniania na polach. Kolejny skup. No i tutaj mamy sklep. Teraz sobie pojedziemy tu i musimy się dostać tutaj, do tego miejsca. No, miałem jechać tu najpierw. Ale na odwrót pojedziemy. Że znowu pod tym sobie przejedziemy.
pod wiaduktem. Powinien być gdzieś zjazd w prawo teraz. Fajna prosta na Drag Race. O, jest tutaj. Na mapie jest pociąg, ale jest to dekoracyjny, tylko osobowy. Także nie jest to do wykorzystania dla gracza. Bardziej dla pocieszenia oka. No i tutaj mamy kolejną farmę. Bramy nie można otworzyć. Wchodzimy sobie. Ta farma jest podzielona na dwa sektory, także to możemy sobie kupić na raty. Tu mamy 83 tysiące za jedną i za drugą 104. Także kupujemy jedną i drugą. No i tutaj mamy dwa silosy na tej farmie. Bramy możemy sobie już otworzyć. Można wjechać. Dużo miejsca do przechowania sprzętu. Także fajnie to tu wygląda. Widać, przemyślana jest farma. Inna niż reszta. Jest druga część tej farmy. Też to fajnie wygląda. Mamy pobór wody. No. Także dość przyjemna sprawa jest. Teraz jeszcze wejdziemy. O, tu znacznik jest. No i teraz. O, właśnie. Zalewamy. Jest zalane. Opróżniane. Także później przy głównym znaczniku, który tam był, on uzupełnia wszystkie rowy, a później z rowów uzupełniały na pole, które chcemy sobie wykorzystać. Właśnie to, żeby była tam woda na nim. Także tak jak mówiłem, jest to czysto dekoracyjne. Nie ma wpływu to na to, jakie mają plony, jakie są plony. Także o, po prostu na pole wjechałem. Także to wszystko zależy od nas, jak chcemy sobie to wykorzystać. Dobra, teraz przydałoby się tutaj śmignąć do tego punktu. Jeśli chodzi o hodowlę ryżu, no to sprzętu jako tako dużo nie mamy. Jest trochę traktorów właśnie z tymi kołami specjalnymi do przemieszczania się po zalanym terenie. Czy tam jeszcze coś kojarzę, jeśli chodzi o ryż, to raczej nie. No sam fakt taki, że twórca dodał właśnie sianie i zbiory zwykłymi headerami, także tu mamy kolejną bramę, tylko że ta brama jest nie ma możliwości otwarcia jej, także nie wiem dlaczego tak jest, może czeka na update, bo jest druga po tamtej stronie i tam już można spokojnie otworzyć, także tylko ta jakaś taka zbugowana jest czy coś. Tu mamy kolejną farmę, którą możemy sobie zakupić. Sektor 35 za 83 tysiące. No i mamy silos, który możemy sobie również to wykorzystać. Teren do chowania sprzętu. No i tu już można otworzyć tę bramę, także można spokojnie przejechać. O, tu jest już zalane. Można przejechać po tym. O. Normalnie gdybym tam nie uruchomił tego, to by tutaj nie było tej wody w tym rowie. No i pędzimy sobie dalej na kolejny punkt, a tym punktem jest skup, jak widać.
To jak sobie wiedziemy. Dość dopracowane, widać są te skupy, fajnie wyglądają, ładnie się prezentują. Także mało tutaj jest produkcji, jeśli chodzi o tą kwestię. O, ten element mi się też podoba. Taki tunel z graffiti, fajnie to wygląda. Widać, że jest dopracowane te niektóre elementy. Ale są rzeczy, które też wymagają update'u, także musimy się uzbroić w cierpliwość. Teraz tak, tu jest teren, który możemy sobie zakupić, taki większy. Zaraz tutaj wjadę. No, nie da się go kupić. I ten teren, czyli tak, tu z tej ostatniej farmy, co zakupiłem, przejechaliśmy sobie tędy, między polami, tu był skup. No i teraz od tego skupu podjechaliśmy troszeczkę do góry. Tu mamy ten teren, 242 tysiące. Jak sobie to otworzymy, wjedziemy, to tu jest zrobione coś na wzór kamieniołomu, coś takiego. Także to możemy, jeśli chcemy, możemy sobie wykorzystać do swoich potrzeb narracyjnych, także. Lub można sobie tu coś postawić. To już w zależności od Was, co chcecie sobie tutaj z tym terenem zrobić, zagospodarować na własny sposób. W każdym razie jest coś takiego dostępnego i można sobie podziałać tutaj na własny sposób. Dobra, jedziemy dalej. A, i uważajcie tu na ten przejazd przez bramę, bo jest wyskokowy, że tak powiem. No i tutaj mamy stację paliw. Tutaj też takie miejsce jest. Co tu mamy? Pobór wody. Tak, tu mamy pobór wody. Można sobie to wykorzystać również jako farmę startową. Zaraz, nie, to mamy tutaj. No, to jest ten cały sektor, a ten sektor to jest dość spory razem z tymi polami. No i to można również sobie to zakupić. 353 tysiące kosztuje, ale nic więcej się nie pojawia po zakupie. Także tak to wygląda. No, kamieniołom, stacja paliw, tu jakieś tereny leśne, powiedzmy leśne, sklep, miasteczko, no i tutaj jest to miejsce, gdzie uruchamiamy cały system wodny, jeśli chcemy korzystać z wizualnych dodatków na tej mapie. No i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o tą mapę. Także kciuki zaciskamy i czekamy, aż będzie update, żeby można było sobie w pełni wykorzystać tą mapę. I tak jak mówiłem, zacznijcie sobie tylko i wyłącznie na poziomie łatwym. Jeśli będzie zrobiony update, już później sobie można spróbować, czy jest możliwość już normalnie grania. Ze względu na ten silos, który tam wytwarza tą dziurę na poziomie średnim i trudnym, także może to być niewygodne do rozgrywki w tych trybach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. No i widzimy się, słyszymy w następnym polskim mapturze już niebawem. Na razie. Cześć.